Zapraszam Was do opłukiwania punktów. Myślę, że są osoby, które też nie znają EFT, więc może tak szybko, chociaż pokażę Wam punkty, których będziemy używać. Punkt karate to jest tutaj. Opłukujemy. Nie ma znaczenia 2, 3, cała ręka, tak. Opłukujemy ten punkt karate. Nie ma znaczenia też ilość. Brew. Bok oka, tutaj na kości. Bok oka. Jak się zawsze boicie, czy nie traficie w punkt, to po prostu opłukujcie sobie opuszkami pod okiem. Też na tej kości. Pod nosem. Broda. Obołczyk. Pod pachą. Mniej więcej 7-10 cm. Też możemy całą dłonią opłukać ten punkt. Na pewno w niego wtedy trafimy. O, witam Krzysztof. I głowa. Środek. Jak nie macie pewności, czy traficie, to również opłukujcie w ten sposób. I teraz, kochani, zamknijcie oczy. Weźcie głęboki wdech. Głęboki wdech. Zastanówcie się, kochani, jeśli akurat w danym momencie odczuwacie jakiś lęk. Zastanówcie się, na ile go czujecie w skali od 0 do 10. A później po zakończeniu ćwiczenia zobaczymy, czy ten lęk spadł. Jeszcze raz głęboki wdech. Głęboki wdech. Ok. I opłukujemy, kochani, punkt karate. I powtarzajcie za mną. Pomimo tego, że czuję lęk i nie potrafię sobie z nim poradzić, to akceptuję to, co czuję i kocham siebie za to całkowicie i głęboko. Pomimo tego, że mój lęk sprawia, że nie mogę wytrzymać sama ze sobą i najchętniej uciekłabym od siebie, to akceptuję to, że tak mam i kocham siebie całkowicie. Pomimo tego, że nie mam siły już dłużej żyć w moim lęku, jestem już nim zmęczona, to całkowicie i głęboko kocham siebie. Brew. Czuję lęk. Bok oka. Nie potrafię sobie z nim poradzić. Pod okiem. Mój lęk sprawia. Pod nosem. Że nie mogę sama wytrzymać ze sobą. Broda. Najchętniej uciekłabym od siebie.
Obojczyk. Nie mam siły. Pod pachą. Już dłużej żyć w moim lęku. Głowa. Jestem już nim zmęczona. Brew. Boję się. Bok oka. To trudne dla mnie. Pod okiem. Czuję mój strach. Pod nosem. Chcę uciec od tego. Broda. Chcę uciec od siebie. Obojczyk. Jestem w tym wszystkim bezsilna. Pod pachą. Nie rozumiem tego wszystkiego. To wszystko jest ponad mną. Pozwalam sobie poczuć mój lęk. Bok oka. Oddycham głęboko. Pod okiem. Uwalniam potrzebę ucieczki. Pod nosem. Ze spokojem obserwuję to, co się dzieje. Broda. Uwalniam wszystkie napięcia z mojego ciała. Obojczyk. Otwieram się na życie. Pachą. Otwieram się na mój bezpieczny świat. Głowa powoli staje na nogi. Bezpiecznie i spokojnie patrzę na mój świat. Bok oka. Mam zaufanie do siebie i do świata. Pod okiem. Oddycham spokojnie, czując się bezpiecznie w moim świecie. Pod nosem. Czuję się dobrze i bezpiecznie sama ze sobą. Broda. Przytulam dziś siebie i daję sobie to, czego teraz potrzebuję. Obojczyk. Jestem szczęśliwa. Bo jestem przy sobie. Pod pachą. Doceniam to, co dla siebie zrobiłam. Głowa. W zaufaniu patrzę.
Co przyniesie mi przyszłość? I głęboki wdech. Jak się czujecie? Kochani. A, Krzysztof, właśnie jesteś zawsze tak z opóźnieniem i ty na koniec piszesz, bo chyba odsłuchujesz w trakcie i ja po prostu nie wiem, czego dotyczy komentarz, ale później już widzę, że po prostu odsłuchujesz pewnie z opóźnieniem tego live'a. Okej. Jak się czujecie, kochani? Może ktoś jest, kto robił EFT po raz pierwszy i by się podzielił też swoim tak naprawdę odczuciem. Super. Bardzo chce mi się spać. Super. Okej. Fajnie. Ja się też podzielę, co mi przyszło w momencie właśnie, kiedy powiedziałam ten fragment: jestem szczęśliwa, bo jestem przy sobie, to też tak się poczułam. Jeszcze lepiej. Och, super live, ale mnie zaczęło nagrywać. Dobra. Z lewej strony szyi. Kochana, to zrób, akceptuję to, co czuję po lewej stronie, akceptuję to, co czuję z lewej strony szyi, ponieważ tam napisałaś coś, przekształcił słownik. Dziękuję, bardzo fajna runda dla wszystkich. Super, idę spać. Tak mnie to uspokoiło. O, super. Wspaniale, bardzo dobrze. Ekstra, dobrze. Czuję się zaopiekowana. O, super. Czuję spokój, super, Beatko. No, cieszę się, kochani. Bardzo fajnie. Dobrze, ale mimo tego mam kilka pierwiastków do opukania. Mój lęk był subtelny do 1 na skali. O, super. Błogość. Super. Bardzo fajne ćwiczenie, słuchajcie. Tak, kochani, więc cokolwiek takiego się zadzieje, nie wiem, macie jakieś, nie wiem, coś wam w trakcie zaboli, nie wiem, głowa, nie wiem, nie możecie złapać oddechu w klatce piersiowej, to później po prostu opukujcie sobie to na wszystkich punktach, czyli akceptuję to, że boli mnie głowa, akceptuję to, że boli mnie głowa, akceptuję to, że boli mnie głowa, akceptuję, że boli mnie głowa. I tak jak robiliśmy, całe okrążenie. Kochana, był live z problemy z nadwagą. Był, no poszukaj sobie, bo niedawno był. Nie wiem, czy wstawiałam na YouTube'a, ale był na pewno. Jak coś, to możemy też z chęcią zrobić. Ja, słuchajcie, tak naprawdę jestem otwarta na to, co super. Bardzo się cieszę. Co zaproponujecie? W tym tygodniu również wstawię jakąś ankietę i będziemy mogli sobie wybrać kolejny temat do live'a, do EFT. Jeśli macie jakieś propozycje, kochani, to nawet wstawcie po prostu, nawet wstawcie tutaj w komentarzu do tego live'a, co potrzebujecie, jeśli chodzi o EFT, co potrzebujecie o takiego live'a. Możemy coś zrobić sobie, właśnie taką ankietę. Na pewno macie jakieś swoje po prostu tematy do opukania czy do porozmawiania. Kasia, dziękuję, potrzebowałam tego, nie lubię być sama. To mi wyszło podczas. Jeden taki lęk właśnie już mieliśmy, dlatego odszukam go i prześlę. O, super. Idealne EFT przed moją poniedziałkową operacją. Dziękuję. Super, Dominika. Ja też dziękuję, kochani, za dzisiaj.
Dominiko, to może ten, jakbym mogła Cię jakoś wesprzeć, to też tam odezwij się. Trzymam kciuki, kochana, no i oczywiście wspieram Cię duchowo. Kochani, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście, no to, to zapraszam do kontaktu tutaj na grupy, czy nawet takiego prywatnego, jeśli chcecie coś, o coś dopowiedzieć, bo wiem, że też są osoby, które niezbyt chętnie dzielą się publicznie, czy chcą o coś zapytać. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Było mi bardzo miło. Dziękuję, kochane, dziękuję. Bardzo kochana, muszę i spać. Podzieliła ta runda. O, super, dziękuję, dobranoc. Super, kochani, życzę Wam spokojnych snów. Tak jak mówiłam, tematy do ankiety proszę dajcie w komentarzach, jeśli coś takiego się pojawi. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Buziaki. Cześć.